Robert Serwin, szkoleniowiec piłkarzy wodnych Krzoostrowiec. Jesteśmy na ostrowieckiej Rawszczyźnie, tu gdzie na co dzień gracie i trenujecie. Piłka wodna to sport no, mało popularny, mało medialny. O nim się niewiele mówi w mediach, więc siłą rzeczy kibice niewiele o nim wiedzą. Zacznijmy od piłki, panie trenerze. To nie jest piłka podobna do tych, jakie znamy z tych najpopularniejszych gier. No abstrahując od rugby, bo tam jest zupełnie inna piłka. No tak, bo tam zupełnie inny kształt. Piłka jest wykonana z takiej, no samoprzeście zrozumiałe materiału wodoodpornego. I ona jako dyscyplina teraz jest według mnie jedną z bardziej trudnych i wymagających dyscyplin, bo trzeba przyznać, że nie w naturalnym środowisku spotyka się dwie drużyny, gdzie nie można stanąć, bo przypomnę, że głębokość basenu musi mieć wymagane 2 metry, tak żeby zawodnicy nie mogli stanąć na dnie. Długość boiska jest 30 metrów, 25 jest szerokość, bramka ma szerokości 3 metry, wysokości od lustra wody 90, także wszyscy zawodnicy plus bramkarze mają trudne zadanie, bo muszą cały czas się utrzymywać na wodzie, muszą walczyć z rywalem i muszą zdobywać jeszcze bramki. Bardzo dużo sędziowie mają do powiedzenia, oczywiście w cudzysłowie, bardzo często używają gwizdków. To jest gra dosyć kontaktowa wbrew pozorom. Tak, dokładnie. Ja bym dla kibiców i dla sympatyków sportowych porównał te dwie dyscypliny, czyli mam na myśli piłkę wodną i piłkę ręczną. Bardzo zbliżone. Piłkarze ręczni grają na hali, my gramy w wodzie, ale pozycje typu bramkarz, no wiadomo, center, skrzydło, głowy, półskrzydło i rozgrywający są powtarzalne. Także, że można by było porównywać troszeczkę ręcznych do wodnych. Mówiliśmy o tych faulach. Dużo się dzieje. Tam się pewnie szczypią zawodnicy, łapią za ręce i tak dalej. Często pod wodą również. To jest zawsze tak, że nigdy nie przyzna się siatkarz do tego, że dotknął piłki, a piłkarz wodny nigdy nie przyzna się do tego, że faulował pod wodą. I to, co pod wodą, to pod wodą. To jest drugi mecz. A nad wodą zawsze każdy pokazuje, że nigdy nie faulował. A sędziowie dlaczego? Muszą panować nad emocjami zawodników, bo czasami może dojść do brutalności, ale ze względu na to, że w polskiej lidze jest 8 drużyn, doskonale się ci chłopcy znają, podchodzą do siebie z szacunkiem, grają, wiadomo, nie ma żadnej brutalności, złośliwości, a każda próba przytopienia zawodnika drużyny przeciwnej jest właśnie sygnalizowana gwizdkiem przez sędziego jako rzut wolny. Panie trenerze, czy każdy pływak może być dobrym piłkarzem wodnym, albo z drugiej strony, czy każdy piłkarz wodny będzie dobrym pływakiem? To jest ciężko określić, ponieważ indywidualny sport, jakim jest pływanie, wymaga od zawodnika to, aby skupił uwagę, pracę na treningu, na sobie, na podniesienie wydolności i tak dalej. Tutaj musi się znaleźć jako trybik w tej całej maszynie i w drużynie musi zagrać, podrać, wrócić czasami za kolegę. Trudno jest czasami przejść z indywidualnej dyscypliny do zespołowej. Jednak zdarzają się takie sytuacje, w których byli pływacy, grali w piłkę wodną, czy mieli przygodę z piłką wodną. No bo chyba każde dziecko naturalnie zaczyna od normalnego treningu pływackiego, a to szkolenie piłkarza wodnego też się zaczyna już w tym wieku lat, nie wiem, 10-11? Tak, jak najbardziej. I tutaj można powiedzieć, że zamiast deski można wykorzystać piłkę, żeby jak najbardziej oswajać zawodnika z piłką, żeby nabrał nawyku, że ją musi trzymać w taki czy w inny sposób. No wiele rzeczy jest takich, które wpływają na zachowanie się w wodzie późniejsze zawodnika dorosłego. W tym młodym wieku, bo to według zasady czym Jasio za młodu, tak, to tutaj jest największy ciężar, trzeba położyć na szkolenie, na umiejętności techniczne pływania z piłką, czyli dribbling, na umiejętności podania płynąc, na umiejętności przyjęcia podania, na staniu na wodzie, na czytaniu rozegrania akcji. Także jest to bardzo długi cykl szkoleniowy i bardzo żmudny, a efekty czasami są dopiero widoczne po 10 latach szkolenia.